Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj, oczywiście jak Wy to oglądacie, to już jest parę dni później. Dzisiaj jest Międzynarodowy Stout Day. I mam tych stoutów naprawdę sporo do spróbowania, różnych. Z Japonii, z Polski, ale ponieważ akurat mam koszulkę Kawki, Coffee Stouta, więc stwierdziłem, o jak tak, to niech to będzie ten klucz. I wybrałem sobie dwa Coffee Stouty. Ten dostałem podczas mojej wizyty w Redenie, w Świętochłowicach, razem ze Szkłem. Dostałem jeszcze parę innych, ale ponieważ akurat tego nie piłem, więc a nie lubię robić degustacji piw, które już raz piłem, więc padło na Milkofila, a okazja w postaci International Stout Day jest jakby udana. Słówko o nazwie. Milkofil. Powiem szczerze, że na początku, jak tą nazwę usłyszałem, to mi się zaczęło kojarzyć z zespołem Phil. Muszę powiedzieć, że nazwa jest fajna. To znaczy mamy Milk, Coffee i Phil. Tak? A jest to Coffee Milk Stout. No oczywiście tu można się zastanawiać, czy nie lepiej by było zrobić przez K. No ale jest ok. Coffee jest po angielsku, Milk jest tak nie wiadomo po jakiemu. Jest to 16, 5% alkoholu. Ten stosunek ekstrakt alkohol sugeruje nam, że jest całkiem sporo laktozy, dlatego że no, zwykle alkoholu nie powinno być więcej niż połowę ekstraktu, tak? Czyli jak to jest 16, to nie powinno być więcej niż 8, ale te 7, 6,5 to jest normalne z 16, więc 5% to jest poziom na 12, 13, więc to oznacza, że jest tutaj sporo tej laktozy. No i przeczytajmy, co tutaj mamy. Coffee Milk Stout dla miłośników naszego Milkołaka. Przygotowaliśmy wariację na temat stylu, jakim jest Milk Stout. Milkołak, kiedyś tam nagrana degustacja na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. Specjalnie do tego celu sprowadziliśmy z Brazylii kawę Arabica, delikatnie paloną w małej rzemieślniczej palarni kawy w Katowicach. Phil de Motz, brytyjskiej Coffee z Milko, ale czyli jednak skojarzenie z Philem jest jak najbardziej na miejscu. Skład: woda, drożdże, jęczmień palony, płatki jęczmienne, laktoza, kawa arabika, słody, pale ale, pszeniczny, karmelowy palony, chmiel, marynka, lubelski. Powiem szczerze, że jak Ihars to zobaczy, to będą mieli ciepło, że tak powiem, bo no podajemy składniki, bo dajemy od tego, którego jest najwięcej, i tu jest woda, więc prawidłowo, do tego, którego jest najmniej. Jak sądzę, jednak jęczmienia palonego i drożdży jest znacznie mniej niż słodów pale ale czy pszeniczny, więc ja rozumiem koncepcję, że słody są wydzielone osobno, ale mimo wszystko uważam, że jest to błędnie oznakowane. Piwo jest świeże, bo wprost z browaru, z datą 11 lutego 2016 roku. Z tego, co kojarzę, tak, piwo jest niefiltrowane i niepasteryzowane. Pytałem o to Łukasza Łazinkę w browarze, jak oni, ile dają terminu. Powiedział, że 3 miesiące, na te mocniejsze piwa nawet więcej. No tutaj musi być chyba więcej, bo to było listopad, grudzień, styczeń i pół, no chyba 3,5 miesiąca, jakoś tak. Co my tu jeszcze mamy? Mamy sugerowane szkło, sugerowana temperatura podania 8-12, słusznie, IBU 32 i takie hasło handcrafted beer. Ono nie jest do końca szczęśliwe, bo wygląda jakby to było zgnieć butelkę PET. No ale dobra. No więc spróbujmy. Coffee Milk Stout, czyli piwo z laktozą i z kawą. Wypuściliśmy takie piwo, nazywało się kawka z mleczkiem, tak? Dosyć mocno odskoczył kapsel. Reden, firmowy. Szkło też jest firmowe. Ładny, taki duży pokal, można powiedzieć snifter. Chociaż sniftery zwykle są trochę mniejsze. Z grubego szkła. No, porządna robota z kondeku. To jest chyba takie szkło, jakie my mamy na nasze Shark i
Borsuk. No, kawa jest bardzo wyraźna. I taka mleczność też. Bardzo przyjemny aromat. Lubię ten wzór tego szkła, bo on jest gruby, nie ma obaw przy jego myciu i dodatkowo ma fajny kształt sensorycznie, prawda? Rozszerza się, potem się zwęża. Piana obfita, drobnopęcherzykowa, beżowa. Piwo czarne, nieprzejrzyste, może z jakimiś takimi drobnymi refleksami ciemnobrązowymi. I tutaj widać, że jest delikatnie nieklarowne, czyli że jest niefiltrowane, więc wszystko się zgadza. No, bardzo kawowe, bardzo, bardzo kawowe. I z taką słodką, mleczną nutą. Słodkie. Średnio pełne. Nie jest bardzo gęste, nie jest bardzo takie lepkie. Lekka kwaskowość od ciemnych słodów. No jest tej laktozy tutaj, jest tutaj. Ja jestem właśnie zwolennikiem takiego podejścia. Jak robić milk stouta, to niech on będzie słodki. Niech tam będzie czuć ten laktozę. No nie tak, że dodać troszkę i takie muśnięcie tylko tą. Nie, to ma być szuflą. Więc tu jest szuflą, jest słodko. Jest kawa, też jest szufelką co najmniej. I to jest dobre. Ja jestem właśnie zwolennikiem takiego podejścia. Na subtelności być może przyjdzie czas, jak rewolucja okrzepnie, ale dzisiaj trzeba po prostu zdecydowanie, mocno, kopniakiem po prostu w drzwi i cios w szczenę. Bardzo fajne piwo. Nie jest zamulające. Znaczy, podejrzewam, że pod koniec półlitrowego być może takie będzie, ale nie jest zamulające dla mnie w tej chwili. A jest wyraźnie słodkie, jest wyraźnie jest to milk stout. Aż mi się lekko wargi troszkę sklejają od tego. Także naprawdę jest tutaj pewnie 2 BLG tej laktozy, jak nie więcej. Jest kawowe. No tutaj oczywiście można się zastanawiać, czy ta kawa to była taka, która jest taka super, czy można było wybrać lepszą, ale sam fakt jakby skorzystania z lokalnej palarni myślę, że należy poczytać na plus. Myślę, że bardzo udane piwo. 16, więc jest już tutaj nad czym się pochylić. No, nie ma się do czego czepić. Mogłoby być bardziej goryczkowe, żeby troszkę przełamać, ale rozumiem ideę tego piwa, że ono ma być trochę takim piwem dla tych, którzy szukają czegoś słodkiego, ciemnego. I jakkolwiek ja uważam, że milk stouty jest bardzo fajnie nachmielić mocno, żeby właśnie mieć tę kontrę dla tej laktozy, żeby to była ta goryczka i ta słodycz, żeby to nie było tak, że to ono jest jednostronnie słodkie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby było mocno gorzkie, mocno słodkie, ale rozumiem jakby koncepcję piwowara, dlaczego jest tak, a nie inaczej. No, myślę, że bez wątpienia mogę Wam polecić Milkofila. Zresztą no, widziałem, że się cieszy bardzo dużym powodzeniem, bardzo pozytywne recenzje zbiera. Więc myślę, że udana celebracja International Stout Day. Wasze zdrowie.